Mamy tutaj odcinek JL. Punkt K został zaznaczony na tym odcinku. Wiemy, że JK, czyli odcinek JK, ma długość 7x dodać 9. To jest ten odcinek. JK ma długość 7x dodać 9. Wiemy, że odcinek JL, czyli cały ten długi odcinek, ma długość 114. I wiemy również, że odcinek KL, czyli ten kawałeczek tutaj, to 9x dodać 9. I teraz mamy podać długość właśnie tego odcinka KL, którego długość jest wyrażona jako 9x dodać 9. Chcemy wiedzieć dokładnie, jaka jest długość tego odcinka. Nie wiemy tutaj dokładnie, ile wynosi ten x, jaką ma wartość, ale policzymy. Skorzystamy z tego, co wiemy i zobaczymy, czy uda nam się wyliczyć to KL. Wiemy na pewno, że ten duży odcinek JL składa się z dwóch mniejszych. Zobacz, zapiszę. Ten JL to jest JK dodać KL, prawda? To jest JK dodać KL. Piszę tak w skrócie. Możliwe, że się spotkasz, że odcinki będą w takich kreseczkach pionowych zapisane. Ja pokażę. Będzie chodziło o długości odcinków. Również też tak można zapisać. Ale zapiszemy tak skrótowo. I teraz wiemy, że JL, czyli to jest równe 114. 114 równa się JK, to było 7x dodać 9. Czyli to jest 7x dodać 9 dodać KL. KL to było 9x dodać 9. To jest 9x dodać 9. I rozwiązujemy teraz to równanie. Jest w takiej troszkę innej formie, ponieważ wynik jest z lewej strony, ale nic to nam nie zmienia. Możemy sobie to 114 napisać również z tej strony. Zaraz to zmienię. Najpierw zacznijmy od redukcji wyrazów podobnych. 7x dodać 9x. Ile to będzie równe? To będzie równe 16x. Mamy też wyrazy wolne, czyli zwykłe liczby. 9 i 9. 9 dodać 9 to jest 18. Czyli po prawej stronie mamy 16x dodać 18. To 114 mogę napisać sobie z tej strony, tak jak było, ale równie dobrze mogę napisać sobie z tej strony. Pamiętaj, to jest znak równości. On nam mówi, że to, co po lewej, jest równe temu, co po prawej. Nie ma znaczenia, z której strony go zapiszesz. Ale zróbmy to z prawej strony, bo zazwyczaj faktycznie wynik z prawej strony podajemy, żeby nam się tutaj nie mieszało. Jak rozwiązać to równanie? Robiliśmy już w poprzednich filmach. Wiesz, że najpierw musimy się pozbyć tej 18, czyli stronami odejmiemy 18. To jest oznaczenie, że stronami odejmiemy 18. Po lewej stronie zostanie mi tylko 16x, bo tutaj już odjęłam 18, a po prawej stronie będę miała 114 odjąć 18. Odjąć 18. Ale mogę od razu zapisać, ile to jest. Pewnie wiesz. 114 odjąć 18 to jest mniej niż 100, to jest 96. Zapiszę. To jest 90. Zapiszę, to jest 96. I teraz najprostsze równanie, jakie może być. 16x równa się 96. Stronami podzielimy przez 16, bo tutaj przy tym x mamy mnożenie przez 16. Żeby się pozbyć tej 16, trzeba podzielić przez 16. Czyli po lewej stronie będę miała x, a po prawej stronie 96 dzielone na 16. 96 dzielone przez 16. Ile to będzie równe? X jest równy. Ile razy 16 zmieści się w 96? Zmieści się 6 razy, czyli x równa się 6. Ale to nie koniec zadania. Pamiętaj, że mieliśmy znaleźć długość odcinka KL. Zatem teraz w tym miejscu tutaj
Napiszemy sobie, że KL to jest równe 9x do Z9. Teraz już szczęśliwie wiemy, ile wynosi ten x. Wiemy, że zamiast x-a możemy wpisać cyfrę 6, czyli x jest równy 6. Dziewięć razy 6 to 54. 54 dodać 9 i to się równa 63. Zatem długość odcinka KL wynosi 63.